Dzień dobry, w moim studiu Marcin Siwek, pomysłodawca i współorganizator Polish Hip Hop Festival. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Marcin, w tym roku, właściwie już za parę dni, odbędzie się dziesiąta edycja festiwalu, w którym biorą udział, można powiedzieć, gwiazdy polskiego rapu. Pamiętasz jeszcze, jak to było 10 lat temu? Pamiętam doskonale, bo, bo gdzieś często pamięcią wracam do tych momentów, jak, jak zaczynaliśmy, e, jak rodził się ten pomysł organizacji festiwalu w naszej głowie, jak ciężko pracowaliśmy przy tym wydarzeniu e, sami fizycznie, żeby, żeby spiąć to jakoś e, zarówno logistycznie, ale też budżetowo, więc, więc doskonale, doskonale pamiętam. i. Często wracam do tego momentu, przypominam sobie, jak widzę, jak to teraz wygląda. No właśnie, 10 edycji to jest już bardzo pokaźny dorobek. Powiedz, którą z tych edycji tak najmilej wspominasz i dlaczego? Najbardziej i najmilej wspominam edycję z dziewiętnastego roku z uwagi na to, że, że to był już takie apogeum, już bardzo mocno w tym czasie zaznaczyliśmy swoją pozycję na festiwalowej mapie Polski. Mieliśmy ogromną frekwencję, mieliśmy ogromny skok jakościowy względem innych wydarzeń o podobnej charakterystyce na, na festiwalowej mapie Polski i ta edycja tak bardzo mocno mi Utkwiła w głowie, bo, bo mocno się do niej przygotowywaliśmy i, i poszło nam naprawdę bardzo, bardzo gładko ze wszystkimi, ze wszystkimi sprawami natury organizacyjnej, więc to jest ta edycja, do której często wracam pamięcią, bo ona, tak jak wspominałem wcześniej, gdzieś bardzo mocno nas pozycjonowała już na tle wydarzeń w całym kraju. Czyli wtedy sobie uświadomiłeś, udało się? Tak, aczkolwiek już wcześniejsze edycje były, były naprawdę bardzo fajne i, i też byliśmy z nich bardzo zadowoleni, ale ten dziewiętnasty rok naprawdę, naprawdę pokazał nam, że potrafimy, że umiemy robić już, już wydarzenia na takim światowym poziomie i, i że to jest coś, na czym się znamy, w czym się realizujemy, ale, coś, co, ale też coś, co... Jest jedno, jednocześnie naszą pasją. Mhm. A jest taka edycja, którą wspominasz, no tak niechętnie, która przysporzyła wam jakichś problemów, albo może zaskoczyła niekoniecznie w negatywnym. W sensie. Zasadniczo niechętnie wspominam te edycje, które się nie, nie odbyły z uwagi na, na pandemię COVID-19 i. E, to i były to, dwie edycje czy jedna? Tak, dwie. I Dokładnie, dokładnie na, na, na dwa lata musieliśmy zawiesić swoją działalność. Oczywiście mogliśmy zorganizować wydarzenie na dużo mniejszą skalę, ale e, po tej edycji z 19 roku zdecydowanie nie chcieliśmy e, organizować. E, do czegoś, co miałby mniejszą. Tak, ale nie, nie chcieliśmy naszym uczestnikom przede wszystkim dawać substytutu festiwalu, tylko raczej chcieliśmy rozwijać to wydarzenie, tak, aby, aby gdzieś, gdzieś tą pozycję cały czas na rynku festiwali muzycznych w Polsce mieć ugruntowaną. No, czasy pandemii to były straszne faktycznie dla wielu wydarzeń kulturalnych w całej Polsce. A czego się nauczyłeś? Czasie tych wszystkich edycji, bo to no tak, jak mówisz, 12 lat, 10 edycji. Czy teraz to już tak bezproblemowo wszystko idzie? Nauczyłem się na pewno pokory. I tego, żeby starać się denerwować jak najmniej, bo, bo, bo jest to stresuje, stresujące zajęcie, spięcie logistycznie kilkudziesięciu wykonawców, transportu, budowy scen i innych rzeczy takich, których uczestnik nie widzi przed, przed wydarzeniem. No jest, jest tego masę, więc, więc nauczyłem się chyba tego, żeby... Spokojniej podchodzić troszeczkę bez nerwów, bez emocji, ale, ale skoncentrować się na tym, żeby, żeby dowieść tą robotę, którą, którą, którą mamy zrobić. Mm -hmm. A jak przygotowywaliście się do dziesiątej edycji? Jak oceniasz w ogóle ten line-up? Bo podejrzałam na waszym profilu, że nie wszystkim podoba się to, niektórzy byli lekko rozczarowani. Tak, no ale trzeba też zderzyć, zderzyć dwie bardzo ważne kwestie: że tych wydarzeń um, o podobnej charakterystyce pojawiło się na rynku tak dużo, um, że musimy jako bardzo ważny festiwal dla, dla artystów, ale też dla publiczności, wyróżniać się na tle, tle tych wydarzeń. Stąd, stąd gwiazdy zagraniczne i ten ruch już nam pokazał versus ubiegły rok, że to była dobra decyzja. No, też nie jesteśmy zupą pomidorową, aby dogodzić wszystkim. Też pracujemy w tej branży dość długo i na pewne rzeczy nie możemy się godzić, jeżeli oczekiwania artysty czy managementu w kontekście wynagrodzenia są nieadekwatne nie do, do jakości gigu, który, który, który chcą nam sprzedać, więc no my, też, my też chcemy wyznaczać trendy, my też chcemy, aby, aby u nas pojawiali się nowi, ciekawi twórcy. Ja często to powtarzam u nas w zespole, że jesteśmy festiwalem, a nie przeglądem polskiej, polskiej muzyki rapowej, więc, mm. więc no, chcemy, też, chcemy też kreować i chcemy pozycjonować się jako festiwal, Kolejne wydarzenie na mapie Polski e, z dużą ilością artystów, którzy, którzy występują tak naprawdę wszędzie, e, a jeszcze przed tym sezonem festiwalowym oblecą wszystkie juwenalia, mm -hmm. więc, e, więc no, oczywiście nie trafimy, nie trafimy we wszystkie gusta, mm, ale tak jak wspominałem, e, tak e, pomysł, który obraliśmy na, na tą jubileuszową edycję, nam wewnętrznie e, się sprawdza. Mm -hmm. Ile czasu się przygotowujecie do takiego festiwalu, i przy udziale ilu osób? Praktycznie prace nad festiwalem trwają, trwają od momentu zakończenia. Po poprzedniej edycji już musimy myśleć, myśleć nad terminem kolejnej, już musimy z kimś rozmawiać, już musimy sprawdzać, kto akurat będzie w Europie na trasie, już musimy rozmawiać z artystami, więc ta praca generalnie się nie kończy i, i trwa całym rokiem. Oczywiście ten sezon ogórkowy, jakim jest listopad i grudzień, no to pracuje nas troszeczkę mniej, ale sukcesywnie z każdym kolejnym miesiącem. Dochodzą, dochodzą nowi, nowi ludzie do pracy, więc, więc no, to rośnie, powiedzmy, od 8 osób do finalnie, finalnie do ponad 200. Wow. Bardzo duża grupa. Do zarządzania też. Co jest w ogóle dla was najtrudniejsze jako organizatorów? Przewidzenie pogody. Mm -hmm. I te warunki atmosferyczne. To na, pewno, to na pewno jest rzecz, która jest dla nas najtrudniejsza i taka, na którą nie mamy wpływu. Um, ale generalnie, generalnie no jest, po drodze zdarzają się jakieś, jakieś problemy, które, które wynikają, wynikają, czy to z zapisów umów, czy, yy, czy, czy z jakichś, jakichś innych rzeczy. Ale, ale takich problemów, które, które spędzałyby nam sens, powiek, jakoś, jakoś nie zauważam. Być może już jesteśmy na tyle doświadczonymi producentami, wydarzeniami. Wydarzeń, wydarzeń kulturalnych, że, że gdzieś na spokojnie już podchodzimy do tego i, i to, co dla kogoś może się wydawać czymś trudnym, dla nas już jest chlebem powszednim i, i tym, z czym stykamy się na co dzień, więc więc I tak jak powiedziałeś, spokój, zauważam. spokój, po tym, po tym czasie już tak, spokój jest w serduchu podczas organizacji. Po odejściu Audio River wielu Płockczan obawia się też, że i wy opuścicie Płocką plażę. Czy w ogóle macie takie plany? Nie mamy takich planów. Jesteśmy bardzo mocno związani z Płockiem, i współpraca z Płockiem przebiega modelowo. I tak samo w przypadku Audio River: ta współpraca w Płocku przebiegała modelowo. Ale tu nie chciałbym, nie chciałbym mówić nie, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale na pewno my nie mamy takich planów. Musiałaby nas bardzo mocno zmusić do tego sytuacja. Mm -hmm. A nie obawiasz się, że jeżeli ten festiwal też się rozrośnie tak mocno jak y, Audio River, to be, pojawią się te same problemy, które tam były, czyli y, problemy z nocowaniem, z noclegami, które już chyba y, są. Y, czy, czy to Wam może zaszkodzić? Czy macie na to jakiś pomysł? Generalnie nasz festiwal w 2019 roku yy, już zatarł tą granicę między Audio River a nami, więc, yy, więc my jakoś sobie radzimy i chcemy sobie radzić z tymi problemami, z którymi yy, stykał się Festiwal Muzyki Elektronicznej. Yy, zderzamy się też z tym my, yy, ale też trzeba sobie jasno odpowiedzieć, że nie ma piękniejszego miejsca na festiwal muzyczny niż nasza nadwiślańska plaża w Płocku. E, oczywiście są też względy ekonomiczne, które, które mogłyby gdzieś zasiać ziarenko w głowie, w naszej głowie, żebyśmy się przenieśli, ale to musiałyby być dużo większe środki e, i jakieś dużo większe wsparcie e, niż, niż w Płocku. E, a jak Wiemy wszyscy, bo, bo, bo jest to podane do informacji publicznej. Te środki e, na imprezę z muzyką elektroniczną w Łodzi nie były tak dużo większe niż w Płocku. Zobaczymy, jak to się przyjmie, ale to już nie nasza, e, nie nasza sprawa, nie nasze mm. problemy i nie nasze kompetencje. No ja mam nadzieję, że jednak wy stąd nie odejdziecie, bo nie wyobrażam sobie nadwiślańskiej plaży latem bez festiwalu hip hopowego. Otóż. Wbiliście się w ten krajobraz. Tak, no my też bardzo mocno pracowaliśmy na to i w branży funkcjonuje takie stwierdzenie, że, że jesteśmy letnią stolicą hip hopu i, i my ciężko na to pracowaliśmy i cieszymy się, że, że artyści chcą u nas grać, że, że mają już zarezerwowane w swoich kalendarzach terminy, jak tylko ogłosimy przyszłoroczną edycję, kolejną edycję, to, to, to już rozzwaniają się telefony, czy pracujemy... W w tym, raz, w tym roku razem czy nie, więc, więc, więc mocno, mocno wypracowana pozycja na rynku. E, gdzieś e, między innymi dzięki temu pięknemu położeniu malowniczej plaży, e, wzgórze tumskie e, i tam Zachód Słońca nad Wisłą Tak, to... i to ta, ta bezpośrednie, bezpośrednie centrum miasta w pobliżu. Zasadniczo hmm. można powiedzieć, że jesteśmy jedynym festiwalem w kraju, który e, tak dużym festiwalem, który odbywa się w centrum miasta. Mm -hmm. A powiedz, jak to jest z tym młodym narybkiem? Bo tak myślę sobie, że właśnie jako taki duży gracz powinniście już trochę chyba promować też i ten młode gwiazdy polskiego rapu. Tutaj przykład Bartka Wasilewskiego pokazał, że warto. Czy podczas waszego festiwalu tacy młodzi amatorzy też mają szansę wystąpić? Tak, no chciałbym przypomnieć, że to właśnie na naszym festiwalu dobiutowały gwiazdy pokroju tako Hemingwaya, Cuebona Fide, BDS. White 2115, mógłbym tak wymieniać, bo, bo, bo te pierwsze festiwalowe kroki stawiali właśnie u nas w Płocku e, i to jest miłe. My, my cały czas staramy się na bieżąco śledzić e, scenę i to, co się dzieje e, i, i, i wyławiać takie perełki. E, sądzę, że w kolejnych latach będzie tego troszeczkę więcej, ale, e, ale jak najbardziej śledzimy i śledzimy i chcemy być przede wszystkim taką platformą dla tych młodych artystów, bo bo takie zaproszenie dobrze rezonuje na, na współ, rezonuje ze współpracą na, na kolejne, na kolejne mhm. lata, więc, więc jak najbardziej Płock debiutami stoi i na pewno na pewno tej, z tej ścieżki nie zejdziemy. Mhm. Bartka też zobaczymy. Bartek podjął decyzję bardzo dojrzałą, jak na młodego artystę, że w tym roku sobie odpuści i poczeka i będzie chciał wystąpić w przyszłym roku już ze swoim jak się materiałem. Mhm, ok, to podsumujmy jeszcze. Kiedy, gdzie to już wiemy, że na polskiej Plaży i na kogo warto przyjść? Płock, nadwiślańska malownicza piękna plaża nad Wisłą, 4-6 lipca. E, polecam wszystkie koncerty, bo tak naprawdę m, podczas festiwalu mamy możliwość e, zobaczenia pełnego przekroju sceny. Od News Hulu po, 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 po Trushul, e, po, po, po gwiazdy zagraniczne. E, mamy fajny UK Block e, z, z, z artystami e, z wysp. E, mamy. Nelly z ze Stanów Zjednoczonych, mamy Lil który jeszcze parę lat temu kręcił, kręcił takie wyświetlenia, że y, naprawdę brakowało zer w liczniku na YouTubie. Więc y, polecam, polecam tak naprawdę każdy koncert, bo, bo każdy będzie inny, każdy będzie, y, każdy będzie miał inną oprawę. Y, polecam również występ Tektoniki i wraz z zespołem Hoshi, gdzie wystąpi, zadebiutuje na festiwalach Krzysztof Skonieczny, reżyser Szczepnąc Od Świateł, ze swoim rapowym projektem, który który jest naprawdę bardzo mocno artystyczny, więc dla każdego coś, coś dobrego i, i naprawdę ten wybór będzie, <noise> będzie dość duży. Zapraszamy w takim razie wszystkich na nadwiślańską plażę. Rozumiem, że bilety będzie można również nabyć w dniu rozpoczęcia y, festiwalu. Y, tak, choć mam nadzieję, że, że uda nam będzie... się wrócić do, <noise> tych, do tych lat przedpandemicznych i będziemy mogli ogłosić sold out. To <noise> tego wam życzę w takim razie. Niech najwięcej, jak najwięcej ludzi pojawi się i zobaczy... Naszą piękną plażę w klimatach hip hopu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę w moim studiu gościu Marcin Siwek. Dziękuję również.